Cześć, siemanko, ja jestem Sandy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj z jedną wędką jestem. Coś nowego na moim kanale, czyli spinning. W tej dziedzinie nie jestem jakimś fachowcem, ani dobrze sobie nie radzę, natomiast jedną rybkę już złowiłem. Jak widzicie, za mną malutka rzeczka, dosłownie ona jest, nie wiem, około 100 metrów za moim domem. I na takiej rzeczce dzisiaj będę spróbował złowić jakieś rybki. Mam nadzieję, że jakieś okonie będą współpracować. Jednego już złowiłem, zaraz Wam go zaprezentuję. I z góry przepraszam, że nie było filmiku w środę, natomiast miałem obronę na studiach. Skupiałem się na tym, ale oczywiście już wracam do nagrywania, więc oczywiście standardowo filmy będą w środę o godzinie 17:00. Więc na początku materiału od razu zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, do zasubskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. I ja będę szedł w górę rzeki. Jeszcze dwa fajne miejsca mam na tej rzeczce, tylko jednak trochę są daleko. Zobaczymy, czy uda mi się jeszcze dzisiaj dojść, bo mam też ograniczony czas. Natomiast fajnie, że już przyzwoity okoń wpadł i że coś się dzieje. Także co? Ja lecę w górę rzeki i widzimy się może przy kolejnej rybie. Pierwsza miejscówka, na którą przyszedłem tutaj dosłownie za domem. Jak widzicie, złapałem przyzwoitego okonia, jak na taką małą rzeczkę. To jest naprawdę fajna rybka. Myślę, że coś koło, nie wiem, 18 cm pewnie ma. Na pewno, może pod 20. Taki fajny okonik. I zaraz pokażę Wam. Wziął na takiego przeźroczystego paprocha z takim niebieskim brokatem. Taka fajna rybka. Może się nastroszy jeszcze. Dobra. Zobaczymy jeszcze tutaj fajną mam miejscówkę, zaraz Wam zaprezentuję. Nie będę go dłużej męczył. Zaraz leci do wody. I rybka oczywiście wraca do wody. Zobaczcie. Jak widzicie, tutaj jest... Kiedyś był wcześniej tutaj taki mały wodospadzik. Widzę, że jest delikatny, powiększony stan wody. Mieliśmy teraz kilka dni opadów. Jeszcze trochę tutaj popróbuję, kilka rzutów wykonam i zobaczymy, będziemy zmieniać miejsce. I ta przyzwoita rybka wzięła na takiego paprocha przezroczystego. Coś takiego. No to co? Rzucam i spróbujemy złowić kolejnego. Fajnie, że już w pierwszej miejscówce udało się złowić rybkę i to dosyć przyzwoitą jak na tą rzekę, więc lecę, próbuję dalej. Udało mi się dotrzeć na tą najdalszą miejscówkę. Tu jak widzicie jest spokojna woda od noga tej rzeczki małej i taki oto okoń. Zobaczcie, fajnie się nastroszył, troszkę się wybrudził, zanim zdążyłem włączyć kamerę. Natomiast fajna rybka, może delikatnie mniejszy niż tamten, ale fajnie, fajnie, że jest. Cieszy druga rybka dzisiaj. Oczywiście wraca do wody. Okoń wziął na takiego kajtecha. Raz Wam pokażę. Taki zielony kajtech. Coś takiego. I taki okonek 15 cm. Fajnie, cieszy. Lecimy dalej. Tutaj porzucam trochę. Mam nadzieję, że jeszcze zaraz uda się jakiegoś złowić.